Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, ponieważ ostatnio będąc w Empiku zrobiłem sobie takie troszkę większe zakupy, zapolowałem na jakieś fajne książki, oczywiście widząc książkę pana Jarosława Grzędowicza, poczułem natychmiastowy impuls, by tę książkę zakupić. Nie żałuję. Chciałbym dzisiaj oddać się recenzji tej książki po to, by móc Państwu powiedzieć, czy warto tę książkę kupić, czy kupując tę książkę przeżyją Państwo jakieś miłe chwile w jej obecności. Powiem Państwu, że jest to dla mnie bardzo duży problem. Mówienie o tej książce jest dla mnie potwornym problemem. Przede wszystkim dlatego, że gdyby Państwo mnie obudzili w środku nocy i spytali, kto jest jednym z Twoich najbardziej ulubionych polskich pisarzy. Oczywiście bym powiedział, kto? Pan Jarosław Grzędowicz. Oczywiście, żebym tak powiedział, a powiedziałbym tak z jednego powodu, a tak naprawdę z czterech powodów, a gdyby jeszcze szukać, to z trzech. Powiem Państwu zaraz dlaczego. Pan Jarosław Grzędowicz, sobie tu nawet zaznaczyłem, napisał wspaniałe cztery tomy Pan Lodowego Ogrodu. Są cztery tomy, pokazałem trzy, ponieważ przeczytałem tylko trzy. Będę musiał kupić sobie ten czwarty tom. Jest to książka wybitna, książka wspaniała, książka, która wciąga mocniej niż jakieś bagno. Tylko że bagno wciąga po to, żeby człowieka zniszczyć, a książki pana Grzędowicza, zwłaszcza Pan Lodowego Ogrodu, wciąga po to, żeby zanurzyć człowieka w tę przestrzeń pełną przygody i rozrywki, pozwalając na chwileczkę odlecieć troszkę myślami od tego ponoć jednego z najlepszych ze światów, ale tego, kto wymyślił to fenomenalne przysłowie, rzuciłbym na kilka dni do hospicjum czy do zwykłego życia, może by zmienił zdanie. Szanowni Państwo, koniec ględzenia. Jarosław Grzędowicz, najnowsza powieść, Hel 3, to się bodajże czyta. Jest to powieść, z którą mam pewien problem. Mam pewien problem, ponieważ bardzo cenię pana Jarosława Grzędowicza. Jest dla mnie przede wszystkim świetnym pisarzem i ta książka jest bardzo dobra. Ale nie jest świetna i daleko jej do pana Lodowego Ogrodu. Powiem państwu tak, oczywiście napisanie tej książki to jest majstersztyk. Ta książka, jeśli chodzi o prowadzenie akcji, jest bardzo dobra. To jest mistrz pióra. Mówię to jako pisarz, przecież mam na koncie 15 książek i to takich, które się sprzedają, a nie takich napisanych. Więc ukochani radiosłuchacze, a teraz raczej radiooglądacze, radiopodglądacze, ta książka jest dobra, ale nie porywająca. Gdy wpadniecie do tej rzeki, nie zostaniecie zatopieni, a szkoda. Gdzieś tam z tyłu głowy dla fanów pana Grzędowicza brzmi jakiś taki malutki dzwoneczek, który mówi: to nie tak miało być. Miało być lepiej. Krótko mówiąc, żebym za bardzo się nie zagłębiał w jakiekolwiek dygresje, ta książka jest bardzo dobra. Ta książka jest bardzo dobra, niestety jest też delikatnie nudna. Jest delikatnie nudna, pewne opisy są moim zdaniem, chociaż są bardzo dobrej jakości, są świetne, to niestety czasami są moim zdaniem wydłużone, ale podkreślam, to jest moje osobiste zdanie i Państwu się może podobać. Proszę się mną nie sugerować, ja mówię tylko swoją subiektywną, prywatną opinię. To, co mnie rozczarowało, to jest zakończenie tej książki. Nie będę Państwu tego spoilerował, natomiast zakończenie tej książki jest, powiedziałbym, mocno niesatysfakcjonujące. Mogę to porównać do mojej byłej dziewczyny, która, jak później mi powiedziała, no chciała mi za coś dopiec i chwilkę przed upojnym zakończeniem zrzuciła mnie z siebie. Tak, szanowni państwo, takie uczucie miałem, towarzyszyło mi, gdy kończyłem z tą książką. Poczucie delikatnego zawodu, poczucie niespełnienia, poczucie, że czegoś tu zabrakło i coś poszło nie tak. Zakończenie jest bardzo niesatysfakcjonujące. Jednocześnie, chociaż tu nigdzie nie znalazłem informacji, może źle szukałem,
Ale ta książka oczywiście jest napisana w taki sposób, że można ją spokojnie jeszcze drugi i trzeci tom zrobić. Zakończenie jest takie, że pozwala na naprawdę swobodne przejście do tomu drugiego, jeśli pan Grzędowicz zechce, także do trzeciego. Dlatego powiem państwu, że myślę, że jeśli ta książka będzie w różnych tomach, to może da się te wrażenie zażegnać. Od razu mówię, jeśli będzie druga część, mówię państwu z ręką na sercu. Kupię drugą i trzecią część od razu, bez pytania o nic, bez żadnych recenzji, bo to jest po prostu bardzo dobry warsztat. Ale kiedy się jest mistrzem, a pan Jarosław Grzędowicz mistrzem jest, to od mistrza wymaga się mistrzostwa, a od chałturnika wymaga się chałtury. Od tego człowieka wymaga się wiele. I niestety tego, co oczekiwałem, nie dostałem. Oczywiście jest to bardzo fajna książka, bardzo fajna wizja świata w 2058 roku. Tak, no, udało mi się nawet zapamiętać. Więc jest to bardzo fajna książka, fajna futurystyczna wizja, są elementy sensacyjne, troszeczkę klimat, przypominał mi troszeczkę grę Deus Ex, nie wiem, czy państwo grali w pierwszą część. Jest niesamowita gra, ja do niej wróciłem po latach, ale to niestety zawsze odgrzewany kotlet to już nie jest to samo. Więc moja opinia, jeśli państwo by mnie pytali, Marku, czy kupić tę książkę, powiem państwu zdecydowanie kupić, nie żałować pieniędzy, a jak pieniędzy nie ma, zabrać babci, ukraść, jakoś skombinować te pieniążki. Warto kupić tę książkę, ponieważ uważam, że każdą książkę pana Grzędowicza warto w domowej biblioteczce mieć. I ja każdą książkę mam. Z wyjątkiem, powiem państwu, no już czytałem w bibliotece, miałem dwie książki, Popiół i kurz, niezłe, niezłe. Księga jesiennych demonów, lepsze niż niezłe. I Wypychacz zwierząt, takie opowiadania, może być. Ale Pan Lodowego Ogrodu to jest coś, co wykatapultowało pana Jarosława Grzędowicza w mojej prywatnej opinii do poziomu mistrzowskiego warsztatu. Od mistrza oczekujmy mistrzowskich książek. Tyle. Zawiodłem się, ale ten zawód jest i tak lepszy niż przy wielu innych książkach. Dlatego, szanowni państwo, tę książkę polecam. Warto przeczytać. Mi osobiście zakończenie bardzo nie przypadło do gustu i czułem się zawiedziony. Myślałem, że będę tygodniami, miesiącami może, daj Panie dobry Boże, przypominam sobie zakończenie tej książki, przygodę, jaką odbyłem czytając i przechodząc kolejne stronice tej księgi. Niestety tak się nie wydarzyło. Nie będę tego dobrze wspominał, zakończenia, ponieważ jest bardzo, ale to bardzo mierne. Książka, czwórka z minusem, zakończenie, no nie, pała nie, nie wypada, nie wypada. Dwuja, ale na szynach. Szanowni państwo, to by było na tyle. Można śmiało kupić i przeczytać. Polecam państwu serdecznie. I dziękuję bardzo za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam serdecznie. Cześć.